Zaprosiliśmy Państwa na tę konferencję, której tematem jest drożyzna, inflacja i ubożenie naszego społeczeństwa. W 2015 roku, gdy prezydent Andrzej Duda był jeszcze kandydatem, zrobił taki performance pod tytułem Koszyk Dudy. Kupił kilka produktów za cenę 37 zł. Ten sam performance 3 lata temu powtórzył Mateusz Morawiecki. Ja chciałem dzisiaj zaprezentować Państwu, co prawda, jak wzrosły ceny koszyka Mateusza Morawieckiego, ale na ten koszyk stać widocznie już tylko przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, banksterów pokroju właśnie Mateusza Morawieckiego, ponieważ wydając 500 zł, dzisiaj on jest wart ponad 650 zł. Tak wzrosły ceny w przeciągu tych 3 lat. Natomiast chciałbym Państwu zaprezentować wzrost cen od 2015 roku, gdy oryginalny paragon prezydenta Dudy zapłacił za te same produkty. Starałem się naprawdę wiernie odzwierciedlić to, co kupił pan prezydent Duda. Niektóre produkty zmieniły się gramatury, ale jest to, można powiedzieć, 1 do 1, 37 zł. W 2015 roku 72 zł i 2 zł rabatu, czyli 74 zł. Rok 2023. Jest to idealnie 100% wzrostu cen podstawowych produktów. Mamy tu chlebek, jajka, mleko, sok, olej, margarynę, cukier, ser. Prawda jest taka, że minimalna pensja również wzrosła, ale nie możemy mówić o wzrostu zamożności Polaków, bo najbardziej rosły ceny energii, opłat, kredytów hipotecznych, które zżerają budżety, portfele młodych małżeństw, wzrosły również o 100%. Jeżeli ktoś miał 1500 zł kredytu hipotecznego, dzisiaj musi wydać ponad 3000. Najnowsze odczyty PKB pokazują, że nasza gospodarka się kurczy. W drugim kwartale jest to 0,5 punktu procentowego PKB. Ze wszystkich stron przedsiębiorcy mówią o zadyszce, a rząd i państwo PiS jest zajęte samym sobie, piknikami i kampanią wyborczą, nielegalnym prefinansowaniem. Tak wygląda, proszę Państwa, inflacja lipiec 2023 w krajach europejskich. Strefa euro jest to 5,3%, w Polsce w lipcu było 10,8%, za nami jest tylko Słowacja i Węgry. Często rządzący mówią, że kraje, które graniczą z Ukrainą, czeka, to jest podobna sytuacja, ale Łotwa 6,6%, Bułgaria 7,8%, Niemcy, które są tak często krytykowane przez obóz Zjednoczonej Prawicy czy Suwerennej Polski, 6,5%, ale na przykład Grecja, która niedawno przeżywała taką trudną sytuację przecież finansową, dzisiaj to jest 3,5% inflacji. Pokazuje to jedno. Kraje Europy poradziły sobie dużo lepiej z inflacją niż Polska. Polski rząd, polski system monetarny i fiskalny przespał ten moment, kiedy można było skutecznie zareagować. Dzisiaj polskie społeczeństwo po prostu ubożeje. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe proponujemy waloryzację. Po prostu jeżeli rzeczywiście tutaj coś się należy Polakom, to w tym momencie powiązanie to waloryzacją jest rozwiązaniem, który gwarantuje, że te pieniądze, poziom będzie wpływał do kieszeni. 800 zł to jest po prostu za kilka miesięcy będzie może warte połowę. To nie jest tak, że na inflacji wszyscy tracą, bo zarabia właśnie przedstawiciele PiS-u, partia rządząca, mają więcej pieniędzy na partyjną propagandę, rozdawnictwo i ich fanaberie. Ja jestem przekonany, że po 15 października to się skończy. Odpowiedzialna za losy państwa opozycja wygra, demokratyczna, i na pewno wprowadzimy przede wszystkim na początku przyszłej kadencji podstawowy instrument, który wesprze działania antyinflacyjne. Uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy. Szanowni Państwo, my już płacimy przez decyzję PiS-u i suwerennej Polski uwspólnotowioną ratę długu. Za te środki część, która została w formie pożyczki.
przyznana krajom europejskim, natomiast my nie uczestniczymy jako kraj, jako Polska w konsumowaniu tych środków. Środki europejskie będą wspierały przedsiębiorczość, będą wspierały samorządy, spowodują wzrost gospodarczy, dadzą zatrudnienie, innowacje i zwiększą podaż. I to są działania właśnie antyinflacyjne. O konkretnych propozycjach dalszych będziemy Państwa również informowali, bo mamy ich bardzo dużo, chociażby obligacje oprocentowane powyżej inflacji i odpowiednia polityka monetarna i fiskalna, tak żeby rozpędzić, rozhulać gospodarkę, by PKB było wyższe i by skutecznie z tą inflacją walczyć, która dzisiaj przez wielu Polaków jest skazywana jako najważniejszy problem społeczny i gospodarczy Polski.